Ale dobrze mi się spało. La 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 la, la 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 la. Nawet sam jeszcze śpi. Oho, a cóż to? Ciekawe. Wygląda jak kłębek wełny. A kogo my tu mamy? Kto nam się zakradł do domu? To malutki pająk. Jesteś uroczy. Zostań z nami, malutki. Sami, wstawaj. Mamy nowego zwierzaka. Zaraz przyjdę. Coś się stało? Zobacz, mamy nowego przyjaciela. Wow, Suzy, to pająk? Wygląda strasznie. Sami, nie powinieneś oceniać innych po wyglądzie. Zanim wyciągniesz jakiekolwiek wnioski, musisz najpierw poznać osobowość, z którą masz do czynienia. Masz rację, Susan. Chyba. Ale gdzie on będzie mieszkał? Właśnie. Musimy kupić dla niego terrarium. Ale na razie musimy zorganizować jakieś przytulne miejsce, żeby nam nigdzie nie uciekł. Gdzie to było? O, super. Właśnie tego szukałam. Myślałam, że trochę mi zostało. Tu jest. To nam wystarczy. Na razie położymy tu, a nasz pajączek poczeka tutaj. Ej, ty, mały! Nie, nie idziemy do zlewu. Proszę zostać tutaj. Wsypujemy ziemię do pojemnika. Proszę bardzo, ostrożnie. Chodź tu, pajączku. No chodź, mały. Tak jest, bardzo dobrze. Widzisz? To będzie twój domek, przynajmniej na razie. Dobrze? No i super. Sami, nasz pajączek będzie tu mieszkał. Słuchajcie, najważniejsze w takich pojemniczkach są otwory, żeby nasz pajączek mógł oddychać. Wiesz, Su, wcześniej widziałem je tylko w encyklopedii. Skąd on tu się wziął? Chyba wpełz ze dworu. Nie rozumiem, dlaczego ludzie się ich boją. Są całkowicie niegroźne. Dajcie łapkę w górę, jeśli też nie boicie się pająków. Su, nasz pajączek nie powinien mieszkać w takim pudełku, prawda? Oczywiście, że nie. Poczekaj z nim, ja zamówię terrarium, dobrze? To ja sobie siądę tutaj. Dobry pajączek. Rety kotlety, co tu się wyczynia? Su! Ale co? O co tyle krzyku? Patrz, patrz, ten pająk, to nie jakiś obcy? Nie, Sami. Nasz pająk po prostu zrzuca skórę. Nie widziałam wcześniej czegoś takiego na własne oczy. Ale super! Czemu on to robi? Nie podoba mu się stara? W ten sposób pająki rosną. To nawet nie jest jego skóra. To bardziej szkielet. Nasz pająk rośnie i się zmienia. Wspaniała istota! Nie przeszkadzaj mu teraz. Musi przyzwyczaić się do nowego ciała i potrzebuje spokoju. Nie musimy mu w tym pomagać. Jak już dojdzie do siebie, będzie na niego czekał nowy dom. Właśnie doszło nasze terrarium. Złóżmy je. Nasz pajączek ma się chyba lepiej. I jest gotowy na przeprowadzkę. A wy wymyślcie jakieś imię dla pajączka. No, piszcie w komentarzach. Ten gatunek nazywa się ptasznik Goliat i można je trzymać w domu. No to mamy. Lepiej, żeby nie opuszczał terrarium, bo można mu zrobić krzywdę. Powinien mieć swoje terytorium do jedzenia i picia. Dlatego potrzebujemy terrarium. Dobra, do roboty. Zajrzymy do środka. Jeszcze nie składałam terrarium dla pająków. Ciekawe, czy przypomina mrówczą farmę. Su, terrarium a farma to dwie różne rzeczy. Tak myślisz? Zobaczymy. Wow, stylowe i solidne. Patrz, jest uszkodzone. Zobacz, ile dziurek. Nie, Sami. Dzięki tym otworom pająki mogą oddychać. O, fajnie. Czemu o tym zapominam? Żaden problem, Sami. Eksperci to zaprojektowali. Są tu nawet specjalne zatrzaski do montażu. Złóżmy pierwsze dwie ściany. O tak. Myślisz, Su, że ten pająk będzie miał wystarczająco dużo miejsca, żeby utkać sieć? Czytałem, że jeden pająk jest w stanie utkać pajęczynę długości równika. Nie będzie potrzebował aż tyle pajęczyny. Musimy zapewnić mu odpowiednio dużo miejsca. Dobra, ściany złożone. Ma teraz wystarczająco dużo miejsca na pajęczynę. Czyli nie musimy się martwić. Ale pająki potrzebują czegoś więcej niż przestrzeni, prawda? Pewnie, dodajmy tu kilka rzeczy. Jak w każdym innym terrarium, pająki powinny mieć miękkie podłoże, żeby nie zrobiły sobie krzywdy przy upadku. Podłoże kokosowe sprawdzi się idealnie. Zobaczmy, co się stanie. Zobacz, jak nasiąka wodą. Normalnie magia. Dolejmy trochę więcej. Widzisz, jak pulchnie? Teraz musimy je ugnieść. Jak ciasto. Fajne, co?
I gotowe! Teraz trzeba rozsypać na dno pajęczego domu. Szybkie przypomnienie, że poprosiliśmy Was wcześniej o wymyślenie imienia dla naszego pająka. Piszcie w komentarzach, jakie imię najlepiej będzie pasować. Proszę bardzo. Suzy, musimy mu zrobić jakieś miejsce do spania. Tak jest. Zobacz, kupiłam mu specjalną kryjówkę. I po co? Przecież mogliśmy wziąć pierwsze lepsze z ulicy. Co ty opowiadasz? Zlituj się. Egzotyczne zwierzęta nie mogą przebywać w takim otoczeniu. Mogłyby się pochorować. Lepiej użyć przedmiotów, które są do tego przeznaczone. To zaczyna przypominać dom. Teraz trzeba dodać kuchnię i miejsce do zabawy. A propos kuchni, potrzebujemy zbiorniczka na wodę i jedzenie. Postawimy go naprzeciwko sypialni. O tak. I miejsce na zabawę. O nie! Wybacz, Sami. Zapomniałam powiedzieć, że pajączki lubią egzotyczne zabawki. Bardziej egzotycznie już się chyba nie da. Skąd wytrzasnęłaś tego mini pirata? Z tego samego sklepu, co kryjówkę. Wszystko jest już przygotowane. Prawie jakbyśmy gościli jakiegoś VIP-a. Co nie? Wkrótce przeniesiemy tu nowego właściciela. Nasz pajączek będzie potrzebował wody. No i jedzenia. Ekstra. Gotowe. No cześć, koleżko. Gotowy? Chodź no tu, malutki. Proszę bardzo, nie przeszkadzaj sobie. Mięciutko, co? Rozejrzyj się. Zobacz, od razu idzie do kryjówki. Chyba mu się tam podoba. Czuj się jak u siebie, pajączku. Właśnie tak, mały. To twój nowy dom. Zapomniałaś o czymś, Su? Pająki lubią ciepełko. Musimy pilnować, żeby temperatura nie była zbyt niska. Wow, właśnie. Skąd to wziąłeś? Włożymy tutaj. Tylko ty jesteś ekonomiczna. Teraz na bank skończyliśmy. I co, pajączku? Jak się podoba? Mam nadzieję, że na tyle, że nie będzie chciał uciec. Moglibyśmy nadepnąć na niego i złamać mu nogę. Sami, pająki nie mają kości. Nie mają? Ale one wyglądają na mocne. Cóż, pająki mają twardą powłokę, ale i tak można połamać mu nogi, gdy się na niego nadepnie. Nie nadepniemy na niego i nie zrobimy mu krzywdy. Nigdy! W końcu po to mamy terrarium, prawda? Tak, Sami. Między innymi. Wygląda na szczęśliwego. Też tak myślę. Nie mogę się doczekać, aż nasi widzowie wymyślą mu imię. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Dajcie łapkę w górę, jeśli też hodujecie pająki albo innego niecodziennego zwierza. Su, sprawmy sobie węża! O nie! No weź! Chyba za dużo egzotyki na dzisiaj. Będę się zwijać. Pa, pa!